Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteś na kanale... A dzisiaj witam Was w takim szybkim filmie, ponieważ dostaję całą masę wiadomości odnośnie regału i przede wszystkim flowerboxa, który na nim się znajduje, gdzie został kupiony. I dzisiaj wracamy do tematu takich flowerboxów, ponieważ są to dość popularne w ostatnim czasie gadżety, części wystroju domu i są jednocześnie bardzo drogie. Takie flowerboxy zazwyczaj w sklepach internetowych robione są z kwiatów sztucznych. I my dzisiaj zajmiemy się takim flowerboxem, pokażę Wam, jak zrobić to u siebie w domu i oczywiście wszystkie produkty, których tutaj użyję, dodam Wam w opisie. Także rozwincie, tam naprawdę są wszystkie informacje, więc pamiętajcie, zanim zadacie jakieś pytanie, zerknijcie do opisu, bo możliwe, że odpowiedź właśnie tam się znajduje. Zaczynamy! Powiem Wam, co będziemy potrzebować. Oczywiście będziemy potrzebować kwiaty. To jest najważniejsza część tego wszystkiego, ponieważ te kwiaty mają wyglądać jak żywe. I moje wszystkie kwiaty zakupione są na AliExpress. Ja mam tutaj trzy rodzaje. Mam tutaj róże, mam tutaj takie coś i bodajże piwonie, tak to się nazywa. One wszystkie wyglądają dość ładnie i przede wszystkim, jeżeli się obkurzą, to możecie je umyć bezpośrednio w wodzie z mydłem. Wyfyrlać, wypłukać, wysuszyć i znowu macie piękne, ładne kwiaty. Całość jest niesamowicie tania, nie pamiętam cen, ale wszystko Wam tam dodaję. Kolejną rzeczą, która bardzo ułatwi nam pracę, to gąbka florystyczna. Ja ją kupiłam w Actionie, więc i Wy ją tam dostaniecie. Ona jest albo w bloczkach prostokątnych, albo właśnie pojawiły się takie owalne. W zależności jakie macie pudełko, moje pudełko jest okrągłe. Jest to pudełko z jakiejś paczki, którą dostałam i ono idealnie się do tego wszystkiego nada. Mam w identycznym poprzedni bukiet. Dodatkowo nożyce do drutu, bądź kombinerki, one też mają taki przecinek. Co? Skąd masz? Przyniosłam sobie, bo te kwiaty mają w środku pręt metalowy i zwykłymi nożyczkami tego nie przetniecie. I ja tutaj jeszcze mam nożyk do tapet, żeby dociąć sobie to kółko do wielkości, że tak powiem, naszej doniczki, naszego pudełka, żeby ono mi ładnie tutaj do środka weszło. Zaczniemy od tego, bo do tego będziemy wbijać sobie nasze kwiaty. Gąbka florystyczna, bodajże tak to się nazywa, wygląda właśnie tak i ona mocno się odkształca, zobaczcie. Jak to? ASMR? I my ją będziemy tutaj do tego środka przerzucać. I jak widzicie, ona jest delikatnie za duża, więc nam nie wejdzie do tego opakowania, że tak powiem. I musimy sobie ją dociąć. Nie byłoby Ci dobrze tego naciść i odbić ten wzór? Ty, świetny pomysł. Mój mąż wpadł na świetny pomysł. Naciskamy. I samo weszło. Idealnie! Kochanie, ty jednak masz taki mózg. Dobra. I wkładamy to do środka. Gotowe. No po prostu sztos pomysł, ej! Teraz musimy sprawdzić, jak wysokie mamy kwiatki i jak wysokie mamy pudełko, żeby wiecie, one wyglądały mniej więcej w taki sposób i wystawały bardzo ładnie, a nie z takim drągalem na górze, więc gdzieś mniej więcej sobie obetniemy tutaj. I lecimy z tym boksem. Tutaj się nie musimy tym jakoś niesamowicie przejmować, ponieważ możemy ustawić danego kwiatka trochę wyżej w tej gąbce, trochę niżej. What you're told, and hold on to your scars and wounds and paths of home. And I said, ooh, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah, and I said, ooh.
to właśnie tak. Mi ten efekt się bardzo podoba, tym bardziej, że wiem, ile kasy się zaoszczędza. Takie flowerboxy są fajne w miejscach, gdzie nie macie tyle światła słonecznego, a chcecie jakiś element kwiatowy dołożyć. Teraz, gdy zaczyna się powoli jesień, zima, tych kwiatów świeżych już nie ma na tyle, a z drugiej strony po co, skoro można mieć coś, co cieszy oko przez cały długi czas. Wiadomo, że fajnie te tulipany na stole latem położyć, natomiast takie coś możemy mieć przez cały rok, tym bardziej, że istnieje aktualnie mnóstwo stron, które oferuje takie flowerboxy. Tutaj ogranicza Was tylko i wyłącznie wyobraźnia i możecie skomponować w kolorystyce, jakiej tylko zechcecie, a takie pudełeczko możecie nabyć w każdym, Pepco, gdziekolwiek, czy to kwadratowe, czy okrągłe. Jest to fajny element wystroju. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli ktoś z Was wykorzysta ten pomysł i zrobi go u siebie, to koniecznie wyślijcie mi zdjęcie albo oznaczcie mnie na Instagramie i w kolejnym odcinku podzielę się Waszymi pracami. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. I pa!